Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj zrobimy piękne ozdoby świąteczne, czyli jajeczka, kurczaki nadziewane masą jajeczną, żółtkową oraz jajka barwione w barszczyku. Bardzo smaczna i ładna ozdoba stołu świątecznego. Zapraszam Was na krótki filmik i do wspólnego przygotowywania tych jajeczek. Dzisiaj krótki filmik o tym, jak posiać rzeżuchę, na czym ją posiać i jak udekorować ładnie stół z tą rzeżuchą, jajeczkami. Potrzebujemy naczynia. Uszykowałam sobie naczynie, na którym położymy jajko. Wyłożymy wacikami i tu położymy jajeczko, tak że będzie pięknie wyglądało. Do tego takie podłużne naczynie. I na talerzyk możemy ułożyć mniejszą miseczkę. Wyłożyć wacikami. Posiać rzeżuchę. Do tego potrzebujemy waciki i opakowanie rzeżuchy. Naczynie na jajeczko obłożymy wacikami. Następnie podłużne, później ułożymy na nim jajka, tak żeby być to fajna dekoracja. Na talerzyk kładziemy miseczkę i również ją obłożymy płatkę. Całość należy dobrze pomoczyć. Na tak przygotowane foremki, na których są pomoczone waciki, wysypujemy rzeżuchę. Ziarenka przed spadnięciem, jeżeli będziemy sypać, należy przytrzymać, przykleić. One bardzo szybko się przyklejają. Tak naprawdę one już za godzinę, dwie będą kiełkować. No i tak przygotowane naczynia z rzeżuchą odkładamy w słoneczne miejsce. Najlepiej na parę. Czekamy, aż zejdzie. Pamiętamy, aby codziennie obficie podlewać rzeżuchę. I tak po 7 dniach wyrosła nam taka piękna rzeżucha. Tu możemy sobie ułożyć jajeczka, pisanki. Tak samo tutaj w środek jajeczko, pisanka. Ja mam ugotowane jajka, ale malowane będzie pięknie wyglądało w środku. No i ta foremeczka, na której też możemy pięknie ułożyć jajeczka. Tak więc rzeżuszkę mamy. Teraz zrobimy jajka, kurczaki. Do przygotowania jajek kurczaków potrzebujemy około 8-10 jajek ugotowanych na twardo. Aby je ładnie ugotować, należy je gotować z solą. Pozostawić do ostygnięcia. Ja dałam łyżeczkę soli. Ta skórka bardzo ładnie się obiera i jajeczka są tak ładnie obrane. Do dekoracji potrzebujemy oliwki, ziarnka pieprzu, marchewka ugotowana. Do farszu potrzebujemy około łyżka majonezy, sól, pieprz i serek kremowy. Topiony. Może to być również tuńczyk lub łososie, w zależności co lubi. Z jajek należy odkroić dół, tak aby jajko mogło stać. Każde jajko musimy wykroić, czyli odcinamy kawałek dołu, tak aby to jajeczko stało. Aby uzyskać fajny kolor jajek, po ugotowaniu można je zamoczyć w barszczu czerwonym, w koncentracie barszczu czerwonego. Tu mam koncentrat barszczu. Wkładam jajka, aby nabrały pięknego czerwonowego koloru. Teraz należy w połowie jajeczka naciąć zygzakiem, tak aby ta góra odeszła, białka, a dół żeby został. I abyśmy mogli wyciągnąć żółtko. I tak właśnie wycinamy jajeczka, aby miały piękne czubeczki. Żółtka należy ostrożnie wyciągnąć łyżeczką i wyłożyć na talerz. Do żółtek dodamy jedną łyżkę kremowego serka topionego. Do tego jedna łyżka majonezu, sól i pieprz. Wyrabiamy masę. Utartą masę przełożymy do woreczka i wyciśniemy do białek. Do środka białka napełniamy żółtkowy farsz.
gotowanej marchewki zrobimy ozdoby. Marchewkę gotujemy na pół miękko. Nie może ona być bardzo miękka, ponieważ te ozdoby nam się rozpadną. Kroimy plasterki. Według własnego pomysłu należy wyciąć nóżki kurczaków. Zrobimy teraz grzebyczki. Plaster marchewki przecinamy na pół i ozdobnie wycinamy. Takie nacięcia, aby powstał grzebyczek. I grzebyczek gotowy. W górnych czapeczkach robimy nacięcie. A takie wystarczy. I wkładamy grzebyczek. Proszę, jak pięknie to wygląda. Ładnie. Nóżki układamy tak ozdobnie na talerzyku. W miejscu, gdzie będzie stał kurczaczek. Z kulek pieprzu można zrobić oczka lub można je również zrobić z oliwy. Kurczaczki już mamy. Teraz założymy im czapeczki. I proszę, takie piękne, tyle radości. Takie oto ozdoby mogą wykonać dzieci lub również Wy Państwo. Bo to bardzo fajna zabawa przedświąteczna, a takie jajeczka smakują bardzo, bardzo smacznie. Jajka moczone w barszczu mają bardzo piękny kolor. Gdy one dłużej poleżą, te białko robi się jasno-różowe, takie ładne, idealne na stół świąteczny. Można je ułożyć w szerzuzce i podać. Jest to bardzo ładna kompozycja. I tak w szybki sposób przygotowaliśmy takie oto piękne jajka. Te w barszczu bardzo lubię, ponieważ pięknie wyglądają i smacznie smakują, a rzeczuszkę ucinamy, posypujemy na wierzch i zjadamy. W takiej formie one pięknie wyglądają na stole, dlatego tej rzeczuszki nie obcięłam. Natomiast jajka kurczaki przygotowujemy tak, jak Wam pokazałam i układamy na talerzyku posypanym rzeczuszką. Wtedy one pięknie wyglądają. Kochani, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.